Siemano wszystkim z tej strony FMBRA, to jest kolejny odcinek z gry, oczywiście American Truck Simulator. Słuchajcie, myślę, że nie jest nic w tym dziwnego, że nagle jeden odcineczek sobie nagrywam i wypuszczę. Zaszły zmiany nowe American Trucku, zauważyłem ostatnio, że na Steamie miałem aktualizację, no i faktycznie dodali, słuchajcie, kawałek mapy. Na razie to nie jest jeszcze nazwane jako osobny stan, nawet nie wiem, czy to będzie jako osobny stan, natomiast na mapie widać, że to jest tak odosobnione tutaj, nie? Oddzielone i to powinno być jakimś stanem kolejnym, ale no nie napisali na razie. Natomiast mamy Phoenix i widzę, że to jest potężne to miasto. No powiedzmy. No w każdym razie myślę, że udamy się, słuchajcie, z jakimś kursem w nowy rejon. Taką przynajmniej mam nadzieję. No nie. No tutaj mamy w nowy rejon, ale tak niezbyt głęboko byśmy wjechali. Kurczę, za godzinę, znaczy za kilometr dalej tutaj są chillowe zarobki. To byśmy mieli do Campwe, coś tam, ale... Aha, przejeżdżalibyśmy przez, powiedzmy, no, że przejeżdżalibyśmy przez Phoenix, tylko że stąd aż musimy wziąć tą naczepę. Może weźmiemy to w takim razie. Kurczę, ale ja bym to wziął najchętniej to na tych ADR-ach. Widzicie, najwięcej się za to zarabia. No ale dobra, pojedziemy tutaj i najwyżej stąd coś weźmiemy. Może uda mi się tam dzisiaj dojechać, nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie mamy paliwa? Cholernie mało. Włączmy sobie światło, już dawno nie jeździłem. Bardzo dawno. Wiecie, ja zrezygnowałem troszeczkę z jeżdżenia i w ogóle grania w American Trucka z racji właśnie tej, że bardzo szybko się nudzi. Przez to, że wprowadzili te takie bardzo rygorystyczne ograniczenia prędkości i... Znaczy nie prędkości, tylko że policja tak bardzo często łapie i nawet z dupy, nie? Nie widząc jej nigdzie, oni nagle nam wypełniają mandat i to tak po sekundzie, nie? W Eurotrucku tego nie było, nie? I tam były tylko fotoradary i to było dobrze, no. Owszem, jest to jakieś wyzwanie, żeby troszeczkę dłużej pracować na te firmy, nie tak szybko jak w Eurotrucku, ale myślę, że no to nie ma zbytniego sensu. Jest to po prostu, robi się nudne. W Eurotrucku można było właśnie wyłączyć ten ogranicznik i w miarę szybko robić sobie te kursy, zarabiać kasę, bardzo szybko rozwijać firmę. Widziało się to, te efekty naszej ciężkiej pracy. Tutaj, no niestety. I dlatego ja przez długi czas właśnie nic nie nagrywałem z tego American Trucka, ale to nie oznacza oczywiście, że ja rezygnuję z serii, słuchajcie. No to jest oczywiste, że będę ją dalej nagrywać. Natomiast bardzo sporadycznie i co jakiś czas, no. Ja nie mam czasu tak właśnie samemu usiąść też sobie troszeczkę pograć. No niestety czas mi na to nie za bardzo pozwala. A na pewno bym bardzo chciał właśnie coś poza odcinkiem pojeździć, ponagrywać, znaczy pojeździć, nie ponagrywać, po prostu pojeździć, a w międzyczasie tam raz na jakiś czas właśnie coś nagrać, nie? Żeby nie było tak nudno, żebyście nie widzieli tego całego właśnie nudnego, powolnego procesu zdobywania doświadczenia. O kurde. Prawda, że jeszcze wcześniej dzisiaj wstałem niepotrzebnie też tego procesu zdobywania powolnego tych pieniędzy, nie? Mam nadzieję. O, dzięki. No, come on. Tam nikt nie skręcał, zresztą nie miał jak, dobra. Tu jest z górki. Mamy retarder? Nie mamy. No patrzcie, taka świetna górska droga, powiedzmy, że górska. Wjazd na autostradę nawet. I tu jest do 48, to jest skandal, no przecież ja muszę się tu rozpędzić, żeby, no... Wjechać na te auto, no kurde, no jakim cudem dalej jest 48 po gieł? Jak może być na autostradzie, no kurde teraz, no widzicie, to jest bez sensu. To jest bez sensu po prostu, no i to... Ja się na czymś takim łapię i potem dostaję mandaty bezsensowne.
bo generalnie ta policja tutaj potrafi nagle z pod ziemi wyrosnąć, nie? No spróbuj mi tym gównem tu skręcić. O ty mendo. Jedź, jak już żyjesz się w pieprzu. Patrzcie na niego. Teraz tylko będzie okazja, to ja wyprzedzam, kurde, to jest 89 teraz. Musimy zatankować. Ja zobaczę w ogóle, ile mamy do spania. A nie, mamy spanie, spać nie musimy, mamy chyba maksa. Jak daleko my jeszcze w ogóle potem na trzeba mamy jechać, kurde? 64 km, posrało kogoś. Kurde. Pomimo tego, że mi na czerwono podświetla, to ja na to tak nie zwracam uwagi, wiecie. Pięćdziesiąt kilometrów tym tempem, to zaraz kurde jadę po naczepę i będzie trzeba zakończyć odcinek, nie? I tak no, na tym się skończy, kurde. Bo w takim tempie, słuchajcie, to tej naczepy na pewno nie zawiozę w tym odcinku. Znaczy, zawieźć bym zawiózł, ale odcinek by nie miał pół godziny, tylko półtora godziny. No to kurde, tych nowych rejonów to tak nie szczególnie sobie pooglądam. Chyba zrobię jakieś cięcie. No i pod koniec trasy już potem zrobię, nie? Że już dojeżdżam. Może tak wyjątkowo raz zrobię, bo... Bo mówię, w tym tempie to na pewno nie dojedziemy w pół godziny. Ja pierdzielę. Aż 48. Fuck. Ale żebym uniknął stuczek. To by dopiero było. Tu mieliśmy jakiś... Aha, to była jakaś firma. Tu możemy raczej przyczepy, naczepy dostarczać. Miejmy nadzieję, że nasi pracownicy też kurczę zaczną tutaj więcej działać i ten update właśnie sprawił, że będą oni szybciej zdobywać doświadczenie, no przede wszystkim. Tam już kij z tymi zarobkami, ale... Ale w sumie jedno z drugim się łączy, bo... What? Przesyłek. To ciekawe jest, słuchajcie, bo nigdy nie było czegoś takiego, że klikałem Enter, a mówienie zewnętrzne. No, to nie ma takiego. To jest naczepa. Auć. Nie przyzwyczaiłem się za bardzo.
do tych hamulców. Oh, come on. Mm-hmm. 600 km, słuchajcie. Nie ma najmniejszych szans. Naprawdę. Już jest 10 minut odcinka, a ja dopiero na czepę zapiąłem. No przecież to jest żenada. Także mówię, ja zrobię cięcie. W którymś momencie, nie wiem w którym, będę cały czas gadał normalnie, ale w którymś zrobię w tym momencie cięcie. Cholerny świat. Zrobię cięcie i po prostu przejdziemy już do końcowej fazy, czyli dostarczenia ładunku, nie? Na pewno od granicy już tego nowego miejsca już będę wam puszczał to, bo... I ja, i na pewno wy jesteście ciekawi, jak to wygląda. Aha, tutaj jest... Myślałem, że to skrzyżowanie, nie wiem czemu. Trochę mnie wyrzuciło na zakręcie, ale nieważne. Nie wjeżdżamy na autostradę, no to... Mam nadzieję, że... jakoś to pójdzie.
No i słuchajcie, powoli zbliżam się już do naszego miejsca docelowego. Powoli, bo powoli. Tu jest ta granica właśnie. Tutaj. I tu ona idzie, także za chwilę przekroczymy właśnie tą granicę i wjedziemy do tego, powiedzmy, że nowego terenu, nowego stanu. Natomiast, no nie sądzę, żebyśmy tam zobaczyli coś nowego, coś innego, tak dalej. To będzie po prostu tak, jak tutaj wszędzie wszystko inne wyglądało, krajobraz, jak krajobraz, nie? Ale może się mylę. Może faktycznie coś będzie. Czekajcie, bo tu jest ograniczenie. Nie no, speed limit 55 mil. Normalnie jest 70. To jest wtedy mi pokazuje 89 na godzinę. Jest 60, dalej mi pokazuje 89 na godzinę. Tu było w ogóle 55 i dalej pokazuje 89 na godzinę. What the hell? 40. No teraz musi spaść. No. Ah, holy shit. No kurde, jedziesz ty. Tempaki. My mamy pierwszeństwo chyba z tego co widzę, nie wiem. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie będzie, że 49 pojedziemy. I z powrotem na autostradę i tutaj już będziemy przekraczać granicę właśnie międzystanową. Zobaczymy, czy faktycznie jest jakaś granica, czy to po prostu będzie zwykły przejazd. Tak jak z Nevady do obecnej chyba Kanady mamy? Nie, co my mamy? Zapomniałem. California. Dobra, tu mamy, o widzicie, speed limit 70, no okej. No i jest 89, nie? Sorry gościu, zajechałem ci trochę drogę. O, 113. Nagle, z dupy. No tak. Nie widziałem żadnego przyspieszenia, bo było speed limit 70. Także nie wiem, o co tu chodzi. No co on robi? Co on? Wspaniale. Kolejne pieniądze w plecy, kurde. Spieprzaj, dziadu. No i co? No i co? Ty jeszcze we mnie przypiździł. Nie no, patrzcie na to. Panie policjancie, odszkodowanie! No oczywiście, ja mam zjechać, tak? A ty kurde mendo. Chciałem przed niego wjechać. Nie udało się. To było napisane speed limit 55 chyba, jak dobrze widziałem. A więc... powinno być ograniczenie do przynajmniej, nie wiem, 64 na godzinę, czy jakoś tak. A jest dalej 89, no widzicie, to znaki swoje, tak, a przepisy swoje. W sensie przepisy, które tu obowiązują, za które dostajemy mandaty. Żenada, słuchajcie, żenada. No, speed limit 75. 121 nagle. Ciekawe. Jaki tam stop? Ja mam zawsze pierwszeństwo. Nagle jest 105. Ja nie widziałem żadnego znaku ograniczającego prędkość. Ciśniemy dalej, zaraz zobaczymy. Jest 105 tutaj, no i raczej się nic nie zmieni, bo to jest już dojazd do samej firmy.
co nawet gdybyśmy przekroczyli tą prędkość, to nikt nas nie złapie. Tutaj nikt nie jeździ. To jest tylko dojazd do farmy. Jesteśmy, goddammit, wreszcie. No za 90 ekspat, przecież to jest oczywiste. Tam po lewej, teraz pytanie czy... No tak by trzeba było tutaj. Tutaj dużym łukiem zawrócimy. Perfecto. No ciągnik co prawda nie jest wyprostowany, ale to nieważne. O. O, to czy to też dodali to? Czyli tak od razu nie można odjechać tam. Słychać jak te się obniżają, nie? Nóżki. I co my tutaj weźmiemy? Długodystansowca już nie bierzemy na razie, bo chyba jesteśmy w stanie wszystkie te stany przejechać z samej góry na dół. Więc bierzemy ładunek o wysokiej wartości, no a potem delikatny ładunek polecimy. A może ten delikatny ładunek zaraz weźmiemy? Przygotowanego zdania za dostawę na 5%, 22% premii doświadczenia za dostawę delikatnego ładunku. 22%, patrzcie. Dajmy sobie jedno to. Może jakieś nam się trafią. Z delikatnym ładunkiem. Zobaczymy teraz. Aczkolwiek my i tak musimy się chyba przespać, nie? Ile nam zostało? Aha, 2 godziny. 2 godziny. Wspaniale, aż tutaj muszę jechać. Żeby się przespać. Znaczy nie, no mógłbym tutaj jeszcze. Nie wiem co to, nawet tutaj jest bliżej, bo przy okazji możemy ciężarówkę naprawić. Przejadę się, słuchajcie, na faście. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie dalej pojedziemy, ewentualnie. Nie wiem, kiedy następny dam. Patrzcie, mam równe 64,5 tysiąca. Nice. Na ręcznym? Słabo. W Eurotracku to lepiej wychodzi, no ale tutaj mamy... To dlatego, że tutaj mamy długi ten zestaw, znaczy ciągnik sam, z dwoma osiami z tyłu. Gdyby, no w Eurotracku to troszeczkę lepiej wychodzi, nie? Zwłaszcza przy jednej osi. Przy dwóch, no to już też nie jest tak kolorowo. Ograniczenie do 55, widzieliście sami. Jest 89. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu było do 75, okej, no to jest podwyższone. Tu się zgodzę. Musisz jechać tam, gdzie ja. A tu jest do 35 nagle, dobra. Tu jest wszystko zrozumiałe. A, nagle jest do 40, no patrzcie. Skupiłem się na tym gościu, który mi wyleciał tutaj. Nawet nie zauważyłem, że tu jest jakieś pierdzielone 40. Oczywiście przez roboty drogowe, no to jest oczywiste. Podwyższy się do 40... Tam chyba 8, tak?
czy tak będziemy jechać 40 cały czas? Tak cały czas, no spoko. Nie ma co, chcemy mieć ograniczenie do 40, no. Przez to, że roboty drogowe są na samym początku na wjeździe do miasta. Pozdro dla wszystkich, którzy to robili. O, to jest chyba tutaj. Tak raczej. Jakieś tam naprawy, serwis i warsztat mamy. A warsztat? Ja tutaj chciałem pokupować sobie rzeczy, ale nie wiem czemu nie kupiłem. Chyba chciałem wreszcie sprzedać. Znaczy spłacić kredyt. Poczekajcie, silnik? A, mógłbym. Lepszy. Czekajcie. Tak, chcę anulować, ale warsztat. Czy za ten silnik? Zwroty 21. Wycwanili się, nie? Tak. Kurde, czemu? Co ja tutaj miałem w planach, że ja nie modernizowałem tej swojej ciężarówki. Oni mają już. Oboje. Ale kierowcy w ogóle. Zbalansowana tak na razie. No i tutaj też zbalansowane. A czekajcie, agencja pracy. A którakolwiek zatrudni kierowcę. Masz miejsce. No okej. Ten ma dwa ADR-y i ekologiczną jazdę. No to ten kurde z tymi dwoma ADR-ami. A nie, tu jest lepszy, bo on ma jeden ADR, jeden długodystansowiec, jazda na czas, jazda ekologiczna. No, troszeczkę spierdzione ma te dwa ostatnie statystyki. Te dwie ostatnie statystyki, ale no to... Ten 131, 133. No tak czy inaczej... Nie stać mi na zatrudnienie, bo musiałbym zmodernizować... Fuck! Musiałbym zmodernizować garaż. I kupić ciężarówkę przynajmniej jedną, a jak już zmodernizuję, no to najlepiej już dwie kupić, nie? No to na to trzeba tyle kasy, przychód 1190, czyli prawie już 1200 i przychód 632, no to wreszcie jakieś pieniądze, możemy się z tym zgodzić, znaczy te pierwsze, no bo te drugie, te 632 to jest mało, no ale to jest ten drugi kierowca, do którego dopiero przyjąłem, więc nie ma się co spodziewać jakichś kokosów. I teraz tak. O... 11 za kilometr, a patrzcie jaką trasę robię. Nie no, dajcie spokój, żenada po prostu. A nie ma coś, żeby w głąb dalej pojechać tutaj? Tego stanu? O, jest, jedna. No trzeba. Bardzo mało płacą, no ale cóż. Stamtąd jak pojedziemy, weźmiemy jakiegoś ADR-a, słuchajcie. Na sam koniec załóżmy, wiecie ile kasy będzie? Kurde. Także ja sobie to zaznaczę, żeby już było zapisane. Zapiszę sobie. I to niestety byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Nie obiecuję, nie wiem kiedy wyjdą. Kiedy najdzie mi ochota i będę mieć czas na nagranie, to oczywiście będziecie mogli się jak najbardziej spodziewać. Trzymajcie się. Pa, pa.